Recep Tayyip Erdoğan wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Turcji i nadal będzie rządził tym krajem. Skąd taki wynik? Dlaczego opozycja nie jest w stanie wygrać wyborów? Skąd bierze się fenomen popularności Erdoana. Na te i inne pytania odpowiada Zuzanna Krzyżanowska, ekspertka OSW. Urzędujący prezydent Turcji zdobył prawie 52% poparcia, podczas gdy jego rywal około 48%. Frekwencja wyniosła za to ponad 84%. Opozycja zaakceptowała wynik wyborów. Opozycja przyjęła wynik wyborczy, to znaczy Recep Tayyip Erdoğan wygrał taką różnicą głosów, która jest po prostu niekwestionowalna. W tym momencie opozycja tak naprawdę jest w jakiś sposób rozbita. Przegrali wybory po raz kolejny, wszystko wskazuje na to, że dojdzie do jakichś przewartościowań. Spodziewam się, że pewnie z czasem, chociaż może jeszcze nie w tym momencie, Kemal Kılıçdaroğlu, czyli kandydat Sojuszu Narodowego na prezydenta, będzie musiał zrezygnować z bycia przewodniczącym głównej opozycyjnej partii GHP. Wygrana wyborów jest zdecydowanym sukcesem Recep Tayyipa Erdoana. Te wybory odbywały się w takiej bardzo napiętej atmosferze. Mamy do czynienia w Turcji z dużym kryzysem finansowym. Mieliśmy fatalne w swoich skutkach trzęsienie ziemi. Widać było w tureckim społeczeństwie bardzo duże zmęczenie ponad dwudziestoletnimi rządami partii AKP i Recep Tayyipa Erdoana. Natomiast okazuje się, że to nie wystarczyło, żeby odsunąć go od władzy. Erdoğan tak naprawdę w tym momencie, po dwóch dekadach rządów, w jakiś sposób zrósł się z państwem tureckim. To znaczy, wielu tureckich wyborców wiąże jego osobę z tureckim państwem i wiążąc z nim swoje bezpieczeństwo socjalne, swoje bezpieczeństwo, bezpie, bezpieczeństwo w ogólności. Trzeba też pamiętać o tym, że w pierwszych latach rządów Reżjapa, i Perdoana, i partii AKP mieliśmy do czynienia z upodmiotowieniem bardzo dużych warstw. Społecznych. Turcja, Turcja doświadczała wtedy też bardzo dużego wzrostu gospodarczego, więc sytuacja wielu ludzi się zdecydowanie poprawiła. Wydaje mi się, że wielu Turków nie jest sobie w stanie nawet wyobrazić kogoś innego, kto by był w stanie rządzić tym krajem. Pojawiają się takie głosy, że, że skoro jest taki kryzys, to yy, potrzebujemy silnego lidera, kogoś, kto zagwarantuje naszemu państwu stabilność, poszanowanie na arenie międzynarodowej. I zdaniem Turków jest taką osobą Recep Tayyip Erdoğan. Przy czym nie bagatelizowałabym też tego, że opozycja ma wyraźnie trudniej w tych wyborach. To znaczy, sam proces liczenia głosów jest procesem raczej sprawiedliwym. Pojawiają się pewne zastrzeżenia, ale nic nie wskazuje na to, że te wybory zostały sfałszowane. To znaczy, Turcja dalej nie jest taką Białorusią czy Rosją, gdzie, gdzie te wybory są napisane na kartce. Te wybory w Turcji są w jakiś sposób sprawiedliwe. Ten proces liczenia głosów odbywa się jednak bez większych zastrzeżeń. Natomiast opozycja ma Dużo trudniejszą sytuację, yy, chociażby medialną. Prawda? Ten system medialny jest zdominowany przez, przez partię AKP. Podobnie jest z y, całym aparatem państwowym i również z systemem sądownictwa. Wystarczy wspomnieć o tym, że lider prokurdyjskiej partii HDP, Selahattin Demirtas, od 2016 roku znajduje się w areszcie. Opozycja zjednoczyła się w tych wyborach w sposób bezprecedensowy. Mieliśmy do czynienia z stołem sześciu, czyli, tak, czyli później nazwanym jako Sojusz Narodowy. To było sześć różnych środowisk, które wystawiły właśnie Kemala Kilchderoglu jako swojego kandydata. W tym momencie po kolejnych przegranych wyborach możemy spodziewać się tego, do tego że dojdzie tam do jakichś poróżnień. Na ten moment bardzo trudno powiedzieć, natomiast trzeba spodziewać się tego, że władza będzie grała na dość silne rozbicie opozycji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.